nasz ostatni dzień w Stanach, chwileczkę przed meczem z niemiecką reprezentacją. Sztab gotowości, dziewczyny się przebierają i przygotowują do wyjścia. Myślę, że pierwsze dwa sety poszły nam świetnie. W trzecim troszkę chyba się rozkojarzyłyśmy. Może zabrakło jakiejś determinacji, żeby to skończyć w trzech setach. Chociaż było nas na to stać, ale uważam, że to też jest cenna dla nas lekcja, żeby wychodzić z takich sytuacji i wygrywać pomimo trudniejszych momentów. I najważniejszy ten piąty set, że udało nam się go dobrze zacząć i dobrze skończyć. Niemki są trudnym przeciwnikiem, dlatego cieszę się jeszcze bardziej, że udało nam się wygrać, bo to był bardzo ważny dla nas mecz. Okay, how about an American birthday? All of you are, and it's Olivia, in case you're wondering, ready? On three. Happy birthday. One, two, three. Jesteśmy po pierwszej części wyjazdu, w zasadzie kończy się dzisiaj przygoda w Stanach Zjednoczonych. Także chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować człowiekowi, który spał najmniej, robił najwięcej i tak naprawdę najwięcej zdrowia zostawił w pokoju i poza nim zresztą też. Pani, to jest najlepszy kierownik. Już, koniec. Bez was by się nic nie udało, a tak naprawdę robimy to wszystko dla naszych fanów.